Witaj, dostojny królu Herodzie. Przybywamy ze wschodu, z krain dalekich. Oto gwiazda oznajmiła nam, iż Betlejem Judzkim narodziło się dzieciątko. Król żydowski. Przybyliśmy oddać mu pokłon. Szlachetni mercy, niech nie słyszałem o nowym królu. Udajcie się do Betlejem. Wypytajcie się tam o dzieciątko. A gdy je znajdziecie, donieście mi o tym. W tym roku to wydarzenie w Ossolinie zbiega się z 800-leciem pierwszej szopki bożonarodzeniowej, którą przygotował dla swoich wiernych święty Franciszek. Kiedy wrócił z Ziemi Świętej, był zainspirowany tym, co tam zobaczył, grotami. I w Greggio, takie małe miasteczko niedaleko Rieti, wszystko wyglądało podobnie, dlatego polecił, aby przygotowano właśnie taką grotę, żeby był osioł, wół i żeby był żłób. Ale w żłobie nie było figurki Jezus. Dlaczego? Dlatego, że na tym żłobie odprawił mszę świętą. Bo to, co widzimy w jasełkach, czy właśnie w szopce bożonarodzeniowej, to wszystko staje się widoczne w Eucharystii poprzez znaki chleba i wina. Widzimy chleb i wino, ale to jest prawdziwy Chrystus. Stąd także tutaj połączenie jasełek, czyli przedstawienia bożonarodzeniowego i mszy świętej jest doskonałe. O to właśnie chodzi. To, co dzieje się we mszy świętej, to stało się w Betlejem. Syn Boży przyjął ludzkie ciało i stał się jednym z nas. Więc patrząc na dzieciątko Jezus, mamy nadzieję, że Bóg jest z nami, nam towarzyszy, że nie musimy się zamartwiać o przyszłość, ale jednocześnie musimy też naśladować Boga w Jego miłości do człowieka, bo przecież z miłości do człowieka narodził się, przyszedł na świat. Trochę się tu dzieje, nie wiem, czy wszyscy mają świadomość tego, ale Ossolin to jest bardzo maleńka miejscowość. Tutaj mamy niewiele ponad 100 mieszkańców, a 24 grudnia bywa, że przyjeżdża do nas i 2000 osób, żeby wziąć udział w tej uroczystości pasterkowej. I są to naprawdę osoby nie tylko z regionu świętokrzyskiego, ale również spoza, co możemy stwierdzić po tablicach rejestracyjnych tych wszystkich aut, które są tutaj zaparkowane. A więc to wydarzenie cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Dziś, w tym roku rzeczywiście pasterka wyjątkowa, ponieważ jubileuszowa, 20. Oczywiście nasza kaplica jest kaplicą 17-wieczną, więc te pasterki odbywały się tutaj również wcześniej, ale w 2003 roku, czyli równo 20 lat temu, po raz pierwszy narodził się pomysł, ażeby tej mszy pasterkowej nadać jakąś wyjątkową, szczególną oprawę. Najpierw było skromnie, te początki wyglądały tak, że przyjeżdżał zespół z Gminnego Ośrodka Kultury, śpiewał tutaj na żywo pieśni bożonarodzeniowe, a później stopniowo ta formuła ewoluowała, pojawiały się dodatkowe elementy i dziś mamy, zaczyna się ta pasterka już od kilkunastu lat taką dosyć widowiskową inscenizacją bożonarodzeniową, która już za chwilę się rozpocznie. Będzie kilka scen odegranych. Pierwsza scena to jest scena w progach Pałacu Heroda, więc trzej królowie przybywają do króla Heroda. Później wędrują do stajenki, gdzie oddają pokłon narodzonemu dzieciątku Jezus. W tym roku bez wielbłądów królowie będą jechać konno. Bez wielbłądów ze względów technicznych, ponieważ cyrk, z którym współpracowaliśmy przez ostatnie lata i z którego te wielbłądy do nas przyjeżdżały, no niestety w tym roku sprzedał wszystkie swoje zwierzęta. Szukaliśmy nowych wielbłądów, znaleźliśmy je, ale niestety dopiero w przyszłym roku będą gotowe do tego, żeby można je było wykorzystać w tej naszej inscenizacji. Żywa szopka jest jak najbardziej, już od godziny mniej więcej cieszy się dużym zainteresowaniem, jest oblegana przez najmłodszych zwłaszcza, także warto przyjechać do Ossolina. Monarchowie z dalekiej krainy, przybyliśmy tu z pokłonem dla Bożej Dziesiny. Gwiazda drogę nam wskazała, którędy iść trzeba, tam gdzie święte dzieciom leży, król ziemi i nieba. Boży Synu, w jednej stajni położony w żłobie, chcemy dzisiaj hojne dary złożyć tutaj Tobie. Witajcie, królowie. Syn mój się ucieszy. Zostańcie z nami. Chyba nam się nie śpieszy.
Przybędzie jeszcze wielu gości z daleka. Mój syn z niecierpliwością na wszystkich czeka. Czyni złoto, król świata. Przyjmij kadzidło, Boże wielki. Tyś Bóg, człowiek, ja ci w dalszym mierze u stóp złożę. Tak przedziwne, Boże wielki, jest Twe narodzenie, ale wierzę mocno, że niesiesz nam zbawienie. Cały świat niech teraz Cię wielbi, czarni, żółci, biali, aby wszyscy zawsze wiernie przy Twym żółtku stali. Mój syn raduje się Waszej obecności. Moje serce płonie ze szczęścia ogromne. Jak wielkie rzeczy Pan uczynił, że moje oczy oglądają takie dziwy. Niech błogosławieństwo Syna mojego spocznie dzisiaj na nas, wspaniali królowie, niech Jego światło prowadzi Was do domów, abyście tam świadczyli o Jego miłości. Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Drodzy bracia i siostry, te słowa są istotną treścią świąt Bożego Narodzenia. I znowu nadeszła cicha noc, i znowu święta noc, i znowu rodzi się w duszach ludzkich Boży Syn, i znowu przy żłóbku ludzkiego serca czuwa Matka Święta, sama uśmiechnięta, zapatrzona w Syna i zapatrzona w nas. Przez 2000 lat utrwala się ta święta, przecudna noc, kiedy to Bóg zniżył się pod osłoną nocy w postaci małego dzieciątka, przyszedł do człowieka, przyszedł do ludzkości, przyszedł z miłością, przyszedł i stale przychodzi. Przychodzi, aby nas uszczęśliwiać, aby z nami być stale i wszędzie. Przychodzi, aby być z tymi, którzy płaczą i z tymi, którzy się weselą, z tymi, którzy zaczynają życie i z tymi, którzy już dochodzą do kresu swojej ziemskiej wędrówki. Dziecię Jezus przychodzi do każdego z nas. Przychodzi, aby z kapłanem zdobywać dusze ludzkie dla nieba. Dziecię Jezus przychodzi, aby z nauczycielem wlewać w umysły młodych wartości, dobro, piękno, szlachetność. Przychodzi Dziecię Jezus, aby z lekarzem pochylać się nad słabością człowieka chorego, dźwigać, pocieszać. Przychodzi, aby z rolnikiem krajać ziemię, aby wejść pod ziemię z górnikiem. Przychodzi, aby z ekspedientką, kierowcą, kimkolwiek służyć ludowi jako braciom. Dziecię Jezus przychodzi do każdego z nas. To przyjście z miłością w tę pierwszą przecudną noc
opromieniło świat tak wielką radością, że ta radość nie gaśnie. Ta święta noc porusza wszystkich na całym świecie. Nawet tych, którzy wmawiają w siebie, że ich nic nie wiąże z Bogiem, nawet tych, ta święta noc porusza serca tych, którzy może z Chrystusem nawiązują kontakt tylko w tę jedną świętą noc w roku. Bo On każdego z nas, nowonarodzony Jezus, chce przytulić do siebie, bo On chce zbawiać wszystkich ludzi, bo On chce uszczęśliwiać każdego człowieka. Thank you.